Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy to m.sekielski@gmail.com. Można mnie również znaleźć na Instagramie i na Facebooku. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania bądź nie, do wspierania nas na patronite.pl. Można nas wspierać również pod przycisk wesprzyj na YouTubie. Wystarczy tam kliknąć i wysłać nam mały donate albo większy. A dzisiaj porozmawiamy o kolejnych trudnych sprawach. Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Marku. Tak sobie czytałem dzisiaj rano, jeszcze przypominałem tą twoją historię i szczerze mówiąc nie wiem, za co się tam złapać, nie? Bo trudne sprawy bardzo. Bardzo. Można powiedzieć, że miałaś napisaną taką ścieżkę życia, że niespecjalnie miałaś tam margines ruchu w tym wszystkim. No w ogóle. W tym dzieciństwie swoim już. Od najmłodszych lat musiałam być dorosła. Dzieciństwa nie było praktycznie wcale. Mam mówić od początku? Słuchaj, no mów to, co chcesz powiedzieć, nie? Urodziłam się w domu, w którym był alkohol od zawsze. Pamiętam rzeczy sprzed 45 lat, 48. Mam lat... Nie, 48 nie mogę, 45. Mam 47 lat. Moja siostra wyparła to wszystko, nic nie pamięta. Zawsze była przemoc. Tato był przemocowy i głównie to on pił. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, bo oczywiście czytając później i będąc na terapii, dowiedziałam się, skąd się to wzięło. Starałam się mamę bronić i swoje młodsze rodzeństwo. Zawsze dostawałam rykoszetem. Oboje rodzice już nie żyją. Tata bardzo wcześnie umarł. Znaczy tata mama miał, też. Ale tato miał 33 lata, jak zmarł. Zapił się, czy co? Chorował na trzustkę. Później się okazało, że miał raka trzustki. Nigdy nie zapomnę, jak mama zabrała, poszła razem ze mną, nie wiem po co. Nieistotne to na dzisiaj. Uważam, ja bym tak nie postąpiła. To nie było właściwe zachowanie rodzica, żeby brać ze sobą dorastającą córkę do lekarza, który informuje mamę o tym, że jak tato nie przestanie pić, to umrze, bo trzustka jest w tak zaawansowanym stanie. Rzeczywiście tato pół roku później zmarł. Zmarł w domu. Znaczy nie w domu, zabrało go pogotowie, zmarł w szpitalu. Przed samą śmiercią taty modliłam się o to, żeby zdechł. Dosłownie. Miałam 15 lat, jak to się wydarzyło. Tydzień czy dwa tygodnie po taty śmierci targnęłam się na własne życie. Wzięłam bardzo dużą ilość tabletek aspiryny. Nie wiem, 50, 60. Mama, żeby mnie ratować, dała mi szklankę wódki, żebym zwróciła te tabletki. Aha. Oczywiście wylądowałam na oddziale dziecięcym w szpitalu. Tam byłam badana przez psychologa. Byłam wychowywana w domu tajemnicy. Nie wolno mi było mówić nic, nigdy nikomu. Miałam zasznurowane usta, czyli więc... Takie typowe, jakby brudy bierzemy u siebie, czyli nie bierzemy ich więc, tak naprawdę. Więc ale... z panią psycholog też nic. Nie otworzyłaś się. Absolutnie, nie powiedziałam ani słowa. A ta śmierć to w ogóle ci jakoś przyniosła jakąś ulgę? Żadnej. Nie? Żadnej. A liczyłaś na to trochę, nie? Tak, że jak odejdzie, tak. To będzie lepiej. Myślałam, że jak umrze tato, że to wszystko zejdzie, odpuści. I że to będzie, że zaczniemy normalne życie. Ja, mama i moje rodzeństwo. Mam siostrę i brata młodszego, którego brata zresztą też wychowywałam. No niestety, dopiero się koszmar zaczął. Mama była mocno współuzależniona. Dopóki żył tato, to nas jakoś trzymała w kupie. Jakby ta alkoholizm ojca dodawał jej siły. Zabrakło taty, zaczęła płynąć mama.
Nie potrafiła się odnaleźć bez tego Nie potrafiła się swojego, właśnie, nie? tak, nie potrafiła się odnaleźć. Ale zaczęła też chorować. Pierwszy zawał, drugi zawał, trzeci w wieku 41 lat umarła. Ale to bardzo młodo odeszli oboje, nie? No i jak umarła mama, to już... To mi się całkowicie... 23. To mój świat całkowicie runął. Nie potrafiłam... Takie proste zdanie, a sprawia tyle problemu. Nie potrafiłam radzić sobie z emocjami. I nie potrafiłam tego od najmłodszych lat. Gdzie od dziecka byłam prowadzana na różne pogrzeby, wujków, cioć. Bardzo dużo osób, jak byłam dzieckiem, umierało. Jest też taka rzecz... A ty byłaś to takim spokojnym, opanowanym dzieckiem? Bardzo. Ja byłam bardzo grzeczna. Na każdym z tych pogrzebów była taka sytuacja... Gdzieś o tym ostatnio czytałam i nie wiem, nieważne gdzie. I to jest trauma do końca życia. Że na każdym z tych pogrzebów brano mnie za rękę, nie pamiętam czy mama, czy babcia, trzeba było pożegnać tą osobę, która leży w trumnie. Niestety ja zrobiłam tak samo z moim bratem. Jak umarła mama, powiedziałam, że tego mnie nauczono, to się należy mamie. Wzięłam brata za rękę i zrobiliśmy to samo. Mówiąc teraz o tym, to aż się cała trzęsę, bo to jest tak ogromne przeżycie, przynajmniej wtedy dla małej dziewczynki. A zrobiłam, powieliłam schemat, zrobiłam to samo bratu. Bo uważałam, że tak trzeba. No i jak umarła mama, to znalazłam złoty środek na moją bolączkę w środku. Zaczęłam pić. Wtedy już miałam męża i syna. Poczekaj, no właśnie, bo ale ty syna miałaś już wcześniej, nie? Bo tutaj przeskoczyliśmy do 20 twojego roku życia. A po śmierci ojca, po tej próbie samobójczej po szpitalu, to co się z tobą działo? Poszłam do liceum, zdałam nawet bardzo dobrze egzaminy. To jeszcze przed śmiercią taty zdałam te egzaminy do szkoły średniej, do liceum. Ale już wtedy w liceum zaczęłam próbować wszystkiego. Papierosy, piwo, wódka, nawet i tabletki. No i w liceum poznałam mojego pierwszego męża. Bardzo się zakochałam. Zaufałam bezgranicznie. Skończyło się ciążą. Miałam 16 lat, jak zaszłam w ciążę. 16 lat, jak wyszłam za mąż. Ogromne. Jest mi też chłodno. Ale to też są, to wszystko nerwy. Opowiadasz, to wracają te emocje, które były wtedy. To nie była łatwa decyzja. Było oczywiście spekulacje rodzinne i mojego pierwszego męża, i mojej rodziny. Co dalej? Co z nimi? Za młodzi? Nie dadzą rady i tak dalej, i tak dalej. Nie żałuję swojej decyzji, bo to była moja decyzja, że urodziłam Filipa. Filip ma dzisiaj 30 lat. Żałuję tylko, że wyszłam za tego człowieka za mąż. Nasze małżeństwo trwało tylko 7 lat. Też to, co się działo w trakcie tego małżeństwa, też miało, myślę, że duży wpływ na to, że ja szybciej zaczęłam sięgać po alkohol, po to, żeby uciekać od problemów. A śmierć mamy tylko... Zatarła granicę między piciem normalnym a uzależniającym. Później był rozwód. 2 lata po śmierci mamy, żeśmy się rozwiedli. Zdawałam sobie sprawę, że mam bardzo poważny problem i potrzebowałam kogoś, kto pomoże mi wychować 2 dorastających chłopaków, bo Filip miał 7 lat. Ale ten problem to byli ci, że jesteś samotną matką z dziećmi, czy już czułaś, że z alkoholem jest tak coś? Że z alkoholem. I został ze mną brat na wychowaniu. Jak mama zmarła, Dawid miał 13 lat. Więc nie było to łatwe. Znalazłam człowieka. Oświadczyłam mu się. Po miesiącu żeśmy się pobrali, zamieszkaliśmy razem.
Nie było uczucia. A to była miłość, to było takie... No właśnie chciałam odpowiedzieć. Nie było uczucia. Bardziej to było zauroczenie niż miłość. A później kwestia przyzwyczajenia. Byliśmy razem i rzeczywiście pomógł mi na tyle, że chłopaków mi nie zabrali. Jeden i drugi miał kuratora. Oczywiście z Dawidem zaczęły się też problemy wychowawcze. Nie chciał chodzić do szkoły, pojawiły się narkotyki. Z Filipem również zaczęły się też problemy, ale na Filipa było łatwiej wpłynąć. Był młodszy, dłużej był z moim drugim mężem, więc z nim czasu spędzał. Bardzo nam pomagała moja babcia. Jak były problemy z Dawidem, tego Dawida zabierała do siebie. Taką pieczę nad nami cały czas trzymała. Ale piłaś cały czas wtedy? Cały czas piłam. A jak twoje picie wyglądało? Jaki charakter tego picia był? Pytasz o hardcore? Styl? Nie, o charakter, charakter. Jaki to był charakter? Piwo, głównie piwo. Codziennie? Codziennie. Przyszedł taki moment po mamy śmierci, że codziennie. Były takie momenty, że upijałam się bardziej, były momenty, że się nie mogłam upić, to wtedy sięgałam po wódkę. Jak były imprezy, to był taki okres, że nas jeszcze zapraszano, a później już nas nie zapraszano, bo Agnieszka była w stanie nie do towarzystwa. A co, jakieś bordy robiłaś, czy po prostu się upijałaś tak? Upijałam się tak, że już mi nie było. Teraz ja się pogubiłam. No, jesteś z tym partnerem? I on też widział, że ja mam problem. Starał się jakoś hamować to moje picie, ale zawsze potrafiłam go tak zmanipulować, że robiłam swoje. Albo mniej, albo dwa dni przerwy. Nigdy się nie udawało tygodnia wytrzymać. Później przyszedł taki moment, mieszkaliśmy w mieszkaniu własnościowym po rodzicach. I oczywiście to mieszkanie już zadłużyła mama. Nie będę teraz mówiła o kwotach, bo to nie ma tutaj żadnego znaczenia. Babci udało się na tyle to mieszkanie utrzymać, że przepisałyśmy z siostrą to mieszkanie na brata. I dopóki brat nie ukończył 18 lat, to nas nie ruszali. Ale ja nie zrobiłam nic w tym kierunku. Nie płaciłam za to mieszkanie, bo nie widziałam takiej potrzeby. Oczywiście wolałam te pieniądze wydawać na picie. Przyszedł taki moment, że nas z tego mieszkania eksmitowano. To mieszkanie zostało zlicytowane na poczet długów. Mojego brata nie było we Wrocławiu. Ja musiałam w ciągu 2 dni to mieszkanie opuścić. Nie interesowało właściciela nowego, gdzie ja pójdę. No i tak żeśmy zrobili, opuściliśmy to mieszkanie. Filip, dzięki Bogu, był wtedy na kolonii. Poszłam mieszkać do babci. Myślałam, że jak pójdę do babci, że już teraz już się nic gorszego stać nie może. Oprócz tego, co się wydarzyło. Że przestanę pić. Ja dopiero zaczęłam pić. Wtedy zaczęła się autodestrukcja. Przestałam się liczyć z każdym, kto cokolwiek dla mnie znaczył. Wiedziałam, że babcia ugotuje obiad, że babcia zajmie się Filipem. Po pół roku mieszkania miałaś taki komfort, nie? Że ta babcia która się opiekowała. Nie musiałam trzymać wszystkiego w kupie. Mogłam sobie pozwolić na większe pijaństwo po prostu, na większą ucieczkę od świata normalnego. Babcia wytrzymała pół roku, postawiła warunek, że jeżeli nie zrobię porządku ze sobą, to będę musiała się wyprowadzić. To samo powiedział mój mąż, że jeżeli nie zrobię porządku ze sobą, to się rozwiedziemy. Wyszukała mi, gdzie mam pójść, z kim mam porozmawiać. I tak trafiłam w 2008 roku do takiego stowarzyszenia we Wrocławiu, na rozmowę z psychologiem.
Bardzo mile wspominam tą rozmowę. Pani Ewa od razu powiedziała, że jestem uzależniona. Pokazała drogę, gdzie mam pójść. Poszłam jeszcze w tym samym dniu na meeting. Dwa dni później poszłam zapisać się na terapię. Przez do momentu wejścia na tą terapię, bo tam trzeba było ileś, nie pamiętam już teraz, czy tydzień, czy dwa tygodnie odczekać. Trzeba było mieć też ileś abstynencji. Na tym meetingu poznałam wspaniałych ludzi. Jeden z kolegów mieszkał bardzo blisko mnie, codziennie przychodził po mnie i codziennie mnie zabierał na meetingi. Do momentu wejścia na tą terapię. Ta terapia była w systemie dziennym, chodziłam 3 razy w tygodniu. Wytrzymałam 5 roku. Słysząc słowa, że nie mogę pić kontrolowanie, że ja jestem alkoholiczką i powtarzając te słowa, doszło do mnie, że ja jestem przecież za młoda, żeby być alkoholiczką, że przecież tak naprawdę ja jeszcze nic w życiu nie straciłam. Mieszkanie, no zdarzyło się po prostu, nie? Mieszkanie nie przecież nie było... Nie widziałaś, że to jest duża strata, nie? Nie. Dla mnie to nie była żadna strata, a mówiąc o tym, mam ogromne emocje. Że mam męża, nie mam komornika, mam syna, dzieci mi nie zabrali. To, o czym opowiadają ci ludzie na terapii, to mnie nie dotyczy w ogóle. No ja mam 33 lata, ja jeszcze mam czas, jestem za młoda, żeby się uzależnić. Wytrzymałam 5 roku, jak minęło 5 roku, kupiłam mężowi piwo. Sobie kupiłam karmi, stukając się z nim, znieśliśmy to za moją 5-roczną abstynencję. Opowiadając o tym niejednemu człowiekowi, zdaję sobie sprawę, jak bardzo były wtedy rozhulane we mnie mechanizmy uzależnienia. Oczywiście Jakbyś się niczego nie nauczyła w ogóle przez te 5 roku? Niczego. Nie słuchałam w ogóle, co do mnie mówią, nie przerobiłam ani jednego etapu w swoim życiu. Nic do mnie nie dotarło. To mnie kosztowało 3 lata swojego życia. Picia nadal. To już nie było picie. To było chlanie. I to takie hardkorowe, jak to powiedziałeś wcześniej. Znikanie z domu na tydzień, 2-3 dni. Nie pracowanie w ogóle. Nie mam pojęcia, skąd ja brałam pieniądze na to, żeby się napić. Ja nie trzeźwiałam ani jednego dnia. Jeżeli byłam trzeźwa, to byłam w takim stanie, że nie można było w ogóle się ze mną porozumieć. Przyszedł taki moment, że oczywiście pogoniłam mojego męża, bo mi przeszkadzał, zabierał mi komfort picia. Wyprowadził się do swoich rodziców. Ci. Tak. Wygoniłam go po prostu, pokazałam mu się wyprowadzić. On oczywiście przez ten rok niemieszkania ze mną walczył. Nie pozwalał zapomnieć o sobie. Babcia też walczyła. W końcu dotarła do mnie moja siostra. Poprosiła, żebym przyjechała do niej i że ona mi pomoże. To wspomnienie w najgorszych, trudnych chwilach tego trzeźwego życia pomaga mi zapomnieć o tym, co akurat dzisiaj się wydarza, coś trudnego, jak przypominam sobie ten moment, jak pojechałam do niej. Wtedy moja siostra ma 3 córki, 2 takie były wtedy mniejsze i to był Mikołaj. Ja pojechałam pijana w sztoc. Już nie będę opowiadała całej tej drogi, bo to nie ma znaczenia, ale ma znaczenie to, że wchodząc do niej do domu, te 2 małe dziewczynki do mnie podleciały i pokazywały, co dostały na Mikołaja. A pijana ciocia zapomniała, że jest Mikołaj. Na drugi dzień zawiozła mnie na Korzeniowskiego we Wrocławiu do słynnej pani doktor Wieczorkowskiej. Pani doktor nie chciała mnie przyjąć na detoks. Zacznij. I pani doktor powiedziała, żeby przyjść za 10 dni do przychodni, która tam mieściła się w tym samym ośrodku, tylko że muszę wytrzymać 10 dni bez picia. Siostra wtedy zaproponowała, że jeżeli się boję zostać
u babci, to mogę zatrzymać się u nich i że ona mi pomoże. I tak żeśmy zrobiły. Będąc u siostry, musiałam tam jeździć na taką przygotowującą terapię, chyba 2 razy w tygodniu. I czekać na wejście na ośrodek, na 6-tygodniową zamkniętą terapię. Mieszkałam u siostry 2 miesiące, bo nie udało mi się wejść za pierwszym razem. Nie miałam wszystkich badań, bo tam trzeba było jakieś badania. Do drugiego razu zdążyłam jeszcze raz zapić, będąc u siostry. Tylko oczywiście nie w mieszkaniu. 14 lutego 2011 roku weszłam tam na 6 tygodni. Oczywiście uważałam, że przecież ja już byłam na jednej terapii i to wszystko wiem, że już nic mi więcej nie pomoże, że ja jestem najmądrzejsza. Tylko usłyszałam bardzo mądre słowa na samym początku od wspaniałego człowieka, terapeuty, osoby uzależnionej. Jeżeli podejdziesz do tego, po co tu przyszłaś, uczciwie, wobec samej siebie, to może wyjdziesz z tego cało. I bardzo do mnie te słowa trafiły. Ukończyłam tą terapię 6-tygodniową. Później trafiłam na terapię pomostową 3-miesięczną. Później roczną pogłębioną. Pomału zaczęłam się odnajdywać w świecie, w cudzysłowie, normalnym. Poszłam zamiast do pracy, skorzystałam z pomocy Centrum Integracji Społecznej. Tam byłam przez 3 miesiące na takim kursie poligraficznym. Z tego tytułu też dostawałam pieniądze. To była dotacja jakaś z Unii Europejskiej, więc można było przetrwać. Później wymyśliłam sobie, że fajnie było coś zmienić w swoim życiu. Na co dzień pracuję w sklepach. I złożyłam aplikację do marketu ogólnobudowlanego, OBI. Stwierdziłam, że tam będę bezpieczna. Nic bardziej mylnego. Co drugi klient pod wpływem alkoholu. Asortyment sklepu, którego kompletnie nie znałam. A jeżeli chodzi o stres, co drugi dzień wózek testowy. Nie znając asortymentu sklepu, nie mogłam znaleźć pochowanych produktów. Po 3 miesiącach nie przedłużono ze mną umowy. Trafiłam później do innego sklepu ogólnospożywczego, gdzie się bardzo szybko odnalazłam. Dzisiaj pracuję w sieciówce piekarniczo-cukierniczej. Pracuję już w tej branży 7 czy 8 rok. 8 rok. I jest mi dobrze. A skąd się wzięła poezja w twoim życiu? Poezja była ze mną od zawsze. Tylko przez picie została schowana do szuflady. Jak poszłam do liceum, zaczęłam pisać wiersze. Jak umarł tato, przestałam pisać wiersze. Zaczęłam pisać... O czym te wiersze były kiedyś? Jak byłaś mała jeszcze? Znalazłam ten zeszyt 3 lata temu. Nie mogłam go znaleźć przez, nie wiem, czy przez przeprowadzkę, czy nie miałam go znaleźć. Ale byś nie uwierzył. Te wiersze były o bólu. Nawet jak pisałam o miłości, wtedy byłam tak strasznie zakochana, to też był ból. Ból życia, ból istnienia, ból czegoś, co bolało tutaj. I zaczęłam pisać, jak ukończyłam tą terapię w 2011 roku. To był jakiś taki terapeutyczny pomysł, żeby wrócić do takiej pasji z dzieciństwa? To znaczy, usłyszeliśmy w trakcie terapii, żeby odszukać w sobie swoje pasje, żeby tą lukę czymś zapełnić, która powstanie po odstawieniu alkoholu. I okazało się, że wszystko, co mnie bolało, mogłam wylewać na papier. I to nie było istotne, czy to była kłótnia z mężem, czy przeżywanie jakichś ważnych wydarzeń w życiu, czy przeżywanie swoich emocji w środku, mogłam to wylewać na papier. I tak też robiłam.
To mi bardzo pomagało. Ktoś się kiedyś dowiedział, że piszę wiersze, zapytał, czy nie mogłabym się tym podzielić z drugim człowiekiem. Zaczęłam podsyłać takiej koleżance. Ona mówi, słuchaj, Facebook ma teraz wiele możliwości. Może byś otworzyła swoją stronę. I tak się zaczęło. Oczywiście w miarę jedzenia apetyt bardzo rósł i też marzyła mi się książka. Wydać to w formie papierowej. Były wieczorki poetyckie organizowane oczywiście w moim środowisku, czyli anonimowych alkoholików. To też mi dało dużego powera, dobrze to nazwę, powera. Dobrze, dobrze. Bo jeżeli chodzi o moje poczucie własnej wartości, w momencie pójścia na terapię było minus 10. Jak nie minus 100. Także z każdym rokiem trzeźwości ten poziom wzrastał. I takie małe radości pomagały mi wierzyć, że jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze coś mogę dla kogoś zrobić. Zresztą zawsze uważałam, że nie piszę dla siebie, tylko piszę dla tej drugiej osoby, która być może znajdzie coś swojego w moich przemyśleniach. Nigdy nie uważałam, że piszę wiersze, tylko że to są moje własne przemyślenia. Pomogli mi ten pierwszy tomik wydać ludzie, tacy jak ja. Ludzie z Wrocławia, ludzie z całej Polski i ludzie też ze świata, bo podsyłali swoje parę groszy. Dzisiaj ta moja pierwsza książka jest czytana na terapii, którą ukończyłam. Chodzę tam raz na 2 miesiące, opowiadam im swoją historię i czytam im wiersze. To jest mój największy sukces życiowy. Tak przynajmniej ja uważam. A o czym dzisiaj te wiersze piszesz? Też o bólu? Dzisiaj to już jest inna historia. Rok temu odkryłam na też Facebooku różne grupy literackie. Zaczęłam brać udział w warsztatach, zaczęłam publikować swoje starsze, nowe wiersze i trochę rozwinęłam te skrzydła. I o bólu przestałam pisać 5 lat temu, bo pominęliśmy jeszcze fakt, że 5 lat temu poznałam wspaniałego człowieka, osobę taką jak ja. Na trzeźwo w końcu. Na trzeźwo. Na trzeźwo się zakochałam. Na trzeźwo się rozwiodłam z pełną świadomością. I na trzeźwo wyszłam za mąż pierwszy raz w życiu. Po raz trzeci. I zaczęłam pisać o szczęściu, o miłości, ale nie o miłości, o której marzyłam, której nigdy nie miałam, tylko o miłości, którą mam. Po raz pierwszy w życiu jestem szanowana, kochana, rozumiana. Także dzisiaj moje wiersze są zupełnie inne. I ten stan trwa już od tych 5 lat? Tak. Jesteś w końcu w takim miejscu, gdzie jesteś pogodzona ze sobą? Tak. Znaczy pogodzona. W końcu na jakimś takim poziomie po prostu takiej, nie wiem, normalności, choć jest niejasne z określeniem. Od 5 lat wiem, co to jest szczęście. Wiem, że dużo rzeczy jestem w stanie zrobić. Potrafi mnie ktoś popchnąć w dobrą stronę. Jeżeli ja do końca jeszcze nie jestem pewna, bo nie jest tak, że moje poczucie własnej wartości jest super. Ja jestem ta najfajniejsza, najzdolniejsza i ja wszystko mogę. Nie jest tak. I nigdy tak nie będzie. Przez to, że zostałam tak stłamszona od dzieciństwa. Ale buduję siebie każdego dnia. I mam nadzieję, że mi tak zostanie, że będę tak robić. Przyszedł taki moment 3 lata temu, że nie do końca było jeszcze tak, jak jest dzisiaj. Każde stuknięcie, każde mrugnięcie powodowało, że ja się bałam. Że ja podskakiwałam na krześle. Mój obecny mąż zmienił ton głosu. Ja miałam łzy w oczach. I on mi podpowiedział, że tak nie może być. Że coś muszę z tym zrobić. Poszłam na jeszcze jedną terapię. To już była terapia behawioralna, indywidualna.
udało nam się na tyle to przepracować, że jestem tutaj dzisiaj, że pokonałam swój strach, swój lęk, emocje, że spałam w nocy, że poprosiłam przyjaciół o pomoc, że mogłam tutaj przyjechać. A te 3 czy 5 lat temu nie wiem, czy bym się odważyła. I opowiedziałaś do tego ciekawą bardzo historię dzisiaj. I tu możemy postawić kropkę chyba. Mhm. Dzięki, Agnieszka. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.